Cześć, witajcie, ja jestem Staraksi i nagrywam wam jeszcze jedną odcinek z GTA San Andreas, ponieważ... moja mama... i mój ojciec, który do mnie wpadł z wizytą... ale dobra, nie chcę mi się na jego temat rozmawiać. Poszli jeszcze do sklepu po picie jakieś, więc... spróbuję jeszcze nagrać jedną odcinek z GTA San Andreas, mam nadzieję, że się wyrobię. A mianowicie, no, zrobimy sobie ocywiczną misję ciężarową, sobie zrobimy. Zrobimy sobie drugą część tych misji, czyli właśnie te kursy porobimy. No, jest C dostawy, mamy dostarczyć, tak, jest C dostawy, nas czekają, więc no, mam nadzieję, że w miarę to pójdzie i faktycznie uda mi się to zrobić za pierwszym razem i również faktycznie się wyrobię z tym wszystkimi. Czemu ta taksówka w tym momencie jechała do tyłu? Co to miało być? Dobra, mi za z tym, jesteśmy na miejscu i rozpoczynamy misję. W ogóle to włączyłam sobie dmuchawę, bo naprawdę jest ciepło na dworze. Więc wolałem sobie włączyć dmuchawę, żeby no nie było mi jasno tak ciepło, tak? No to jest, rozumiecie, ale taka ogólnie już sprawa. A teraz tak, gdzie jest ten cel? No to chyba w San Fierro już jest, co? No chyba już jest w San Fierro do dostarczenia. W San Fierro albo gdzieś tutaj, na tej wsi ewentualnie, a na tej wsi dara, to ja o tym gdzieś najadę. Chcę zawrócić teraz koniecznie. Mogę to wkleić muzyka z GTA 5. To akurat myślę, wiecie, ci, którzy oczywiście znają GTA 5, to no raczej wiedzą, tak, to jest muzyka z GTA 5. No ale dobrze, no jedziemy w tym momencie do tego celu właśnie, nie wiem, co tam naradzę się wyrobić, tymi dostawami trochę ryzykuję. Nagrywanie w tym momencie ten odcinek, bo to wiecie, będę musiał ostatecznie obserwować, no ale mam nadzieję, że nie. Ewentualnie wiecie, co zrobić od takiego, zobserwę odcinek w momencie, gdy już dostarcę ten ostatni ładunek. Po prostu obserwujemy odcinek wtedy od razu. I ja już sobie sama pojadę do jakiejś kryjówki i zapiszę grę. A właściwie to myślę, że pojadę, nie no, to na pewno pojadę do NZ Vine, tam zapiszę grę. No bo od razu będziemy sobie mogli w kolejnym odcinku wykonać misję dla trufa! Będziemy wykonywać misję dla trufa właśnie. Czyli będziemy ogólnie, no, kontynuować fabułę główną. No i tak sobie będziemy przez jakiś czas znowu kontynuować fabułę, ponieważ już nic innego poza fabułą na jakiś czas oczywiście nam nie pozostanie. Dobra, tylko teraz pytanie, co ja dam radę. Co jakaś... w taki sposób. No i chyba się uda, na szczęście. Powinno być okej. Muszę oczywiście uważać, żeby... tej... cysterny nie zniszczyć. Ale powinno być okej. W ogóle to tutaj pisze X-Sumer. Rozumiem, że X-Sumer to jest... X-Sumer, tak. X-Sumer to rozumiem, że to jest jakaś firma, nie? Na pewno to jest jakaś firma. W ogóle to... dostałem powiadomienie. Podaję za od chyba Seleny. Czyli tej dziewczyny, która nagrywa Miracolo. No fajnie, że w ogóle wpada na moje filmy. Mimo tego, że nagrywa po polsku. Właśnie chyba potwór wideo z Luką, że... no mam rację i że Luka zasługuje na coś lepszego, sprawiedliwość do Luki, no zgadzam się. Tak, zgadzam się, na przykład nagrywałem to lore wideo, że Luka faktycznie zasługuje na... pokolenie leci w tle teraz. No jak leci pokolenie w tym momencie. Nie wiem, co słychać, ta muzyka, bo niestety jest dosyć cicha, ale... ogólnie jestem w stanie tą muzykę usłyszeć, no bo zobacz, tak lecie teraz pokolenie w tle. Polska muzyka, polska piosenka z GTA San Andreas, to jest to. No dobra, my już tutaj jesteśmy praktycznie na miejscu. Trochę dziwne miejsce do zostawienia ładunku, no ale dobra. Bo trzeba być, wykonaliśmy czwartą misję przewozową, jeszcze dwie mamy misje do wykonania. A właściwie to... no taki misje jest łącznie 8, no ale na chwilę obecną mamy dostęp do tylko 6 misji, a te pozostałe dwie misje to wykonamy sobie później, gdy już będziemy mieli dostęp do razmy tu raz. No dobra, co my teraz pojedziemy sobie odsłonić pod prąd. Jedziemy autem, więc pewnie auto nie będzie aż tak zabawnie jak motocyklem, ale pojedziemy sobie pod prąd oczywiście. Mam tylko nadzieję, że... tego auta nie stracę. W ogóle to jest stacja benzynowa. Ja też w ogóle pamiętam, że w Trakezy były stacje benzynowe. I w Trakezy chyba stacji benzynowe też spełnia jakiś cel. Chyba coś się działo w Trakezy w związku ze stacjami benzynowymi, ale tego już do końca nie pamiętam. Kurde, wiecie, co tak sobie powiem? Ja rozumiem, że trochę to jest krab. To jest oczywiście... no, krabista gra.
Jest to krab, ja to rozumiem. Ale kurde, jednak, co jakąś sympatię do tej gry? Jakąś sympatię do trackera czuję i... Kurde, tak stąd powiedziawszy. Jak kiedyś znajdę... Być może w jakimś tutaj sklepie z Polski, w Polsce, no wiadomo, tam teraz... W Polsce i chyba się nie dostanę na górę. No, ja tam nie sałta wyciągnął, no świetnie, no to nie spodziewałam. No... Dobra, wy za chwilę zginiecie. Za chwilę zginiecie. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o twoje bicie mnie kijem baseballowym, ja za ciebie zabiję. Bo się ewidentnie o to prosisz. A tobie zrobię zdjęcie, bo mam jest przepisy ruchu drogowego. Mam zdjęcie na policję i zabiorę ci auto. Co to się dzieje? Jak oni się na auto jeździć, naprawdę? Oni tutaj taki burder robią na tych ulicach. Pozostaje się jedynie z tego śmiać. Może nawet za prawdziwą rzeczą było to przerażające. Ile to pokolenie w tle. Pokolenie chce zmienić świat. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nas nie. Każde pokolenie ma własny los. Każde pokolenie chce wierzyć w coś. Każde pokolenie odejdzie w cień, a nas nie. Nie no, przepraszam, ale ta muzyka sama się prosi o to, żeby ją śpiewać. Ja wiem, że oczywiście nie najlepiej śpiewam i na to ubolewa, naprawdę chciałbym się nauczyć lepiej śpiewać. Tak po prostu chciałbym się nauczyć lepiej śpiewać, żeby po pierwsze lepiej śpiewać dla was, bo mimo tego, że mam taką tremę, że jakbym miał gdzieś występować na scenie, to no nie potrafiłabym tego zrobić. Tak jak tak umiem tak śpiewać sobie na YouTubie i chciałbym naprawdę się nauczyć lepszego śpiewania. A niby trening co nie miejsca, tak? Dobra, spotkamy kolejną misję. Transport samochodowy, no i teraz będą oczywiście uszkodzenia. Aha, czyli już zjedziemy do San Fierro. A po kolei leci dalej w tle. Ten ładunek jest wyjątkowo delikatny, właśnie musimy uważać. Dobra, no i z tej bestii w San Fierro, czyli okolice lotniska, tam się mamy udać właśnie. A kolejny ładunek to niestety będzie ładunek nielegalny, gdy nas znowu policja będzie ścigała. I wtedy właśnie... No może być problem, tak? Może być problem z tym, żeby uciec przed policją, która nas będzie ścigać. Niestety. No tak myślę o tym, żeby... Może jednak ostatecznie... Nie spróbować zainstalować Speed Dogs, bo Speed Dogs jest na Gogu, więc mogłabym być może nawet Speed Dogs zainstalować i być może mogłabym też z tego zrobić serię. Ale jeszcze wracając do tego trackera, to tak co powiedziałem, mimo tego, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że gdzie to jest krab, nie? No to jednak ta gra ma coś w sobie, ma jakiś urok w sobie ta gra, mimo tego, że jest to krab i jednak myślę, że jak kiedyś tą grę gdzieś znajdę, w jakimś polskim takim sklepie, kiedyś właśnie gdzieś tą grę znajdę. Pamiętam, że kiedyś kupiłem tą grę, ale to było chyba w Kauflandzie. Nie w Kauflandzie, nie. Ja w innym jakimś sklepie kupiłem tą grę. Nie w Kauflandzie, tylko ja tą grę kupiłam kiedyś, no tam w dzieciństwie, wiadomo teraz. Właśnie mnie ja kupiłam, tylko mama mi kupiła. Ale my tą grę kupiłyśmy... Kurde, już nie pamiętam, jak się ten sklep nazywa. Pamiętam, gdzie ten sklep jest, ale już zapomniałem, jak się ten sklep nazywa. No bo co bądź pamiętam, że właśnie podejrzewałem w tym sklepie. On tam w dzieciństwie, gdy... No jestem, wiadomo, byłam dzieckiem, to... Wtedy... No, trochę uszkodzeń. Mamy nabite, no ale dobra. Krótko się mówi. O nie, policja! No nie! Policja nas będzie ścigać. No niedobrze. No ale bądź co bądź... Kupiłam tam grę, z tego dobrze pamiętam.
No i grałem sobie w tą grę, nie? I sobie tak myślę, że jeśli faktycznie tą grę gdzieś natrafię, to my to samo sobie kupię. No bo w sumie ile tracker mógłby kosztować? Jeśli tracker w ogóle jest gdzieś... Jeśli w ogóle tracker jest sprzedawany w sklepie. Z innymi grami tego typu, a myślę, że chyba raz jest co jest, tak? No to myślę, że on nie powinien być drogi, no ile by tam tracker mógł kosztować? Na 4 złote? No nie jestem aż tak biedna, więc... ewentualnie wiecie, jak kupię trackera, to może zrobię serię z tej gry. Mimo tego, że jest to krab, no to jednak jest to najlepszy krab, w którego grałam i w sumie ostatecznie stwierdzam, że jest to najlepszy krab. A to będzie Bartek może myśleć inaczej i twierdzić, że jest to jedna z najgorszych gier, jeden z najgorszych krabów, no ale ja jestem innego zdania. Dla mnie tracker jest nawet spoko grom. A to spoko grom, no w sumie to jest krab, nie? Ale po prostu chodzi o to, że... On jest spoko grom jak na krapa, okej? Okay? To jest spoko gra jak na krab. To jest krab, ale to jest spoko krab. No mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. To może być krab, ale to jest spoko krab. No dobra, stała na miejsce jedna misja przewozowa do wykonania. Wiecie co? Chyba zrobię coś takiego, że jeśli będę musiał obserwować nagranie, bo na przykład nie zdążę do końca tamtej misji, bo oni wrócą, to ewentualnie zrobię coś takiego, że w tym trzecim odcinku z misji przewozowych, który to odcinek będę już nagrywać w momencie, gdy będziemy mieli dostęp do Razmoturas, no to ewentualnie w tym trzecim odcinku dokładnie tą misję i tyle. Tak to ewentualnie zrobię. No bo w sumie teraz trochę pogadałem z wami, więc szkoda by było, gdyby jednak to nagranie poszło do kosa. No ale mam nadzieję, że jednak nie dojdzie do takiej sytuacji. W ogóle to zauważyłem, że T-Volt nagrywał serię z Strażników Galaktyki od Telltale i postanowiłem zrobić sobie u niego tę serię, ale spokojnie będę u niego oglądać tylko te fragmenty z gry, które już znam. Ewentualnie gdyby on na przykład zdecydował się na jakiś inny wybór niż ja, no to ja sobie sprawdzę, jakby ten wybór wyglądał. No ale dobra, to myślę, że nie będzie jakieś spore dla mnie, no bo i tak te wybory praktycznie nic nie zmieniałem, jeśli chodzi o tę grę od Telltale. Ale kurde, T-Volt nagrywał tą grę, no T-Volt ogólnie fajnie komentuje i ma fajne serie, to stwierdziłam, że obejrzę sobie u niego Strażników Galaktyki, ale będę u niego oglądać tylko te fragmenty z tej gry, które już znam. Jest tak do połowy drugiego epizodu, chyba do połowy drugiego epizodu, raczej mi się wydaje, że jestem w połowie, a być może już w kolejnym odcinku nawet skończę ten drugi epizod. I tak myślę, że Strażników Galaktyki to chyba z 15 odcinków będzie ostatecznie. No i właśnie wrócili, więc kończymy odcinek. To będzie na tyle. Bywajcie.